Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj jest taki mały haul ubraniowy, bo to są dosłownie trzy rzeczy, ale one są tak cudne, że ja Wam muszę je pokazać. To są rzeczy, których nie planowałam kupować, dlatego chyba są takie piękne, ponieważ wypatrzyłam i po prostu musiałam je mieć. I takie nowości w mojej kosmetyczce. Ostatnio nie robię dużo zakupów, więc nie robię hauli zakupowych, jak zauważyliście. Ale trochę produktów dostałam i nie wiem, dlaczego ich nie pokazałam do tej pory, więc zebrałam to wszystko razem i mam filmik. Więc zacznę od ubrań, bo ich dosłownie kilka i po prostu są takie cudowne, że muszę Wam pokazać. Byłam ostatnio w Milton Keynes, w moim ulubionym shopping center. Mojego chłopaka brat z dziewczyną przyjechali, chcieli właśnie tam na zakupy, więc pojechaliśmy i oczywiście musiałam tu wejść. Żadna niespodzianka. I oczywiście wyszłam z pięknymi rzeczami, jestem taka zadowolona i taka szczęśliwa, że Jezus Maria. Po pierwsze jest to biustonosz sportowy, który wygląda tak, jest po prostu cudny, ma piękny, taki odblaskowy, różowo-koralowy kolor. Bardzo fajne są, bardzo mi się podobają właśnie te ramionczka, takie grube, takie blado-brzoskwiniowe one są. Z tyłu jest napisik, gumka jest też taka sama. Pięknie wygląda, po prostu to jest moja motywacja, żeby ćwiczyć, żeby mogła ubrać tylko to, shorty i tak wyjść na zewnątrz, bo jest taki cudny, że go po prostu szkoda przykrywać koszulką. I on kosztował 11,99 i była jeszcze na wszystkie produkty minus 30%, więc jeszcze jakiś tam upust tam. Ale po prostu jest piękny i nie wiedziałam, że Hollister zaczął robić takie sportowe rzeczy. Cię bardzo cieszę, więc to jest pierwsza rzecz. Druga to jest taki zwykły t-shirt i w tym samym kolorze, po prostu ten kolor będzie dominował w tym lecie u mnie. To jest taki zwykły wserek z kurtkami, po prostu rażący, piękny kolor. Koszulka była za 17 funtów minus 130%, ale po prostu kolor jest cudowny. Wszystko jest w tym kolorze z tych zakupów, całkiem przypadkiem, nie wiem, po prostu przyciąga mnie ten kolor. Tak naprawdę miałam cztery rzeczy, ale czwartym jest ten biustonosz, którego nie będę Wam pokazywać, ale jest dokładnie w tym samym kolorze i jest H&M i jest po prostu pięknie, jeżeli szukacie ładnych biustonoszy, to naprawdę fajnie teraz mają. I ostatnią rzeczą jest rzecz z mango. Przepraszam, że jest pomięta, ale ją wrzuciłam do torby, czekałam, żeby Wam pokazać i ona się strasznie mnie. I ja tak ją troszkę niechlujnie wrzuciłam i kurczę mi się tak pomięła, ale no przecież nie będę teraz prasować Wam, bo teraz zauważyłam, że jest taka pomięta. Jest to sukienka, tak jakby bardzo długa koszula, ona tutaj ma guziczki tylko dwa, więc dekolt się robi taki wserek. Rękawy są takie do łokcia i one są tak fajnie podpięte tutaj na guziczek. I ona jest taka długa, z takimi delikatnymi rozcięciami z boku, ale dosłownie takimi malutkimi. Sukienka kończy się tak mniej więcej przed kolanem, więc jest dosyć spora i właśnie na środeczek jest taki fajny, pleciony, brązowy pasek. Po prostu wygląda to cudnie. To jest taka mała kieszonka, taka, czy to nie jest kieszonka, tylko tak, taka ślepa kieszonka. I jestem zachwycona, nie mogę się czekać, jak będzie już tak na tyle ciepło, żebym mogła sobie to założyć do, wiecie, balerinek albo do japonek. I ona jest w takim kolorze, takim jasnym brzoskwiniowym, tak mi się wydaje, bardziej brzoskwiniowy to jest niż róż. Jest po prostu piękna i kosztowała 30 funtów. Strasznie mi przykro jest, że ja nie mam mango w Northampton. W ogóle to ono było, ja byłam przekonana, że nie ma, ale był, ale teraz zamknęli i było takie małe stoisko, ale niestety mi właśnie zamknęli, dowiedziałam się o nim, jak je zamknęli. Więc muszę jeździć do Milton Keynes, uwielbiam po prostu ten sklep, mam piękne ciuchy. I teraz kosmetyki. Po pierwsze jest to, jest kilka produktów, które dostałam jakiś czas temu i nie wiem czemu w końcu się nie znalazły w żadnym moim filmiku, ale ci, co śledzą mnie na Instagramie, widzieli je, bo wrzuciłam tam zdjęcie. Są to produkty, które dostałam od Emilki z kanału Semika84. Bardzo, bardzo fajna dziewczyna, musicie ją odwiedzić koniecznie, więc wrzucę Wam link do jej kanału. I Emilka zaproponowała mi, że przyśle mi BB cream z Garniera, ponieważ u niej się nie sprawdził, a ja właśnie chciałam przetestować ten krem, bo wydawało mi się, ja bardzo lubię Garniera, w ogóle moja twarz lubi Garniera, więc wysłała mi oprócz tego kilka innych rzeczy i to jest właśnie ten krem, to jest Garnier BB cream i ja mam w kolorze medium i muszę powiedzieć, że u mnie się bardzo fajnie sprawdza, zwłaszcza teraz zaczęłam go używać częściej, ponieważ robi się ciepło, jak jest ciepło, to preferuję właśnie kremy BB, więc jestem bardzo z tego zadowolona. I w tej paczce również był, to jest od
krem koloryzujący, chyba tak to powiedziała, bo tutaj niestety nic po polsku ani po angielsku nie jest napisane. Z Altery, mój pierwszy produkt, nigdy nie miałam nic z tej firmy. Wiem, na pewno dobrze znacie wszystkie te dziewczyny z Polski. I to jest w kolorze naturalnym, tak mi się wydaje, tak mogę zgadnąć po nazwie. I też nie jest, muszę powiedzieć, głupi, chociaż garnier jest dużo lepszy, ale na pewno na wiosnę, lato będę używać i przepięknie pachnie brzoskwiniami, więc, więc fajny produkt. Dostałam również, to jest puder kompaktowy w kolorze naturalnym 04 Synergen. Nigdy nie miałam tak naprawdę pudru w kompakcie. Nie wiem, czy ja to umiem używać. Ja używam tego jako po prostu zwykłą pudru i się świetnie u mnie sprawdza jako puder, więc bardzo fajny produkt. Dostałam żel pod prysznic również z Rossmana Wellness and Beauty i to jest kakaem i jojoba i muszę powiedzieć, że on już jest, tyle go zostało, bo właśnie go używam, jest bardzo fajny, pięknie pachnie, ja bardzo lubię zapach kakao, więc bardzo fajny produkt. Dostałam szampon, to mój drugi produkt z Altery i to jest szampon dający objętości papaja i bambus do włosów delikatnych i pozbawionych witalności. Zobaczymy, już bardzo niedługo trafi do mojej łazienki, ponieważ faktycznie skończyłam szampon, więc zobaczymy, czy się sprawdzi u mnie. Pachnie fajnie, więc mam nadzieję, że się sprawdzi, bo nie wszystko co ładnie pachnie jest dobre. Dostałam jeszcze od Emily dwie maseczki z ziaje, ale już je zużyłam, więc ich nie pokażę, ale wiecie, że ja je uwielbiam. Tam była zielona, glinka i szara, o ile już pamiętam. Mam jeszcze dwa produkty, które dostałam od koleżanki z pracy. I to jest John Frieda, to są moje pierwsze produkty z tej firmy, jakoś nigdy w końcu ich nie kupiłam. Pierwsze to jest Freeze Easy Polishing Serum. I to jest taki olejek do wygładzania włosów przed puszeniem się i taki, który używamy na suche włosy, który jest bardzo fajny, bo już go używałam. I drugim produktem jest Full Repair i to jest spray, styling spray, który używam już na mokre włosy do układania włosów. Tego już nie próbowałam, więc jeszcze nic o nim Wam nie powiem, ale zobaczymy, będę testować to, to Wam dam znać. Kilka produktów, które kupiłam ostatnio, te Wam pokażę szybko, nie wiem, czy jeżeli oglądaliście moje zakupy z Tesco, to już pewnie widzieliście te produkty, ale może ktoś nie oglądał, nie był zainteresowany, więc szybko pokażę, co kupiłam w Tesco. Podkład z Maybelline Fit Me w kolorze 125, miałam już ten podkład, bardzo go lubiłam, tylko chyba miałam 120 kolor, albo może nawet 125, na pewno któryś z tych dwóch i bardzo się dobrze u mnie sprawdził. Więc kupiłam, tam była promocja 3 za 2, a tak naprawdę poszłam po liner i ja kupiłam też z Maybelline Master Precise Liquid Eyeliner, który jest świetny, bo już go używałam kilka razy i naprawdę pięknie maluje po cieniach, nie tak jak ten z Revlonu, który kompletnie nie malował. Trzecim produktem tam był eyeliner, ale to dla mojej siostry, więc nie będę mogła trwać. Kupiłam również szampon, nie wiem dlaczego tak szybko mówię, szczerze mówiąc, bo wyszła sprawy z kręcenia filmików i nie chcę Was zanudzać. Head & Shoulders Dry Scalp z wyciągiem, znaczy to jest z olejkiem z migdałów. Pięknie pachnie. W ostatnim szamponie chyba coś mi się porobiło i tak go zaczęłam używać. I po kilku myciach już wszystko jest ok, więc na razie on będzie leżał. Jeżeli cokolwiek się działo, to mam taki, wiecie, ratunkowy szampon w łazience. Kupiłam ten balsam brązujący, użyłam go dopiero raz. Z ekstraktem z Morelli, pięknie pachnie, ja lubię Garniera, jeszcze chyba nic nie trafiło mi się niefajnego z Garniera, o ile dobrze pamiętam. Bardzo lubię tą firmę i mam nadzieję, że użyję jeszcze kilka razy i będzie widać jakąś lekką upaleniznę. Kolejną rzeczą jest żel pod prysznic, po prostu tak cudownie pachnący. Jest to z firmy The Candy Jar. Są takie fajne, dziwne zapachy, takie niespotykane. Po prostu stałam tam 10 minut, wąchałam wszystko z chłopakiem i zdecydowałam się w końcu o tym, Boże, wypiłabym to, to tak pięknie pachnie, Toffee Bon Bon, taki jest zapach. Cudnie pachnie, jest mega słodki, uwielbiam takie przesłodzone zapachy pod prysznicem. Więc zobaczymy, jak się sprawdzi, taki dosyć duża butelka, chyba za 2 funty na promocję ją kupiliśmy, to jest 500 ml. I ostatnią rzeczą jest dezodorant, nie wiem, czy Wam pokazywałam, nie jestem pewna. Ciężko trafić na Adidasa w Anglii, ale jakoś mi się udało kupić ten jeden w Tesco i to jest Adidas Action 3 Pro Clear. Zobaczymy, nie przypadam za sprayami, ale tylko taki był, więc taki kupiłam.
Mam nadzieję, że będzie dobry i się przekonamy, bo dawno, dawno nie używałam Endlessa, o ile w ogóle używałam. Chyba kiedyś używałam, ale już nie pamiętam. I to tyle. Mam nadzieję, że moje zakupy się podobały. Jeszcze raz dziękuję za produkty, które dostałam od dziewczyn. I do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa, pa!